Skimpera na politykę. Ale o co tu chodzi? Hołownia ripostuje Morawieckiego w Sejmie. 5 godzin temu. Jakieś dymy. Spartiatik! Co wypisali, żebym oglądał te rzeczy, ale to jest za długie. Bo to wiesz, tu 40 tysięcy ludzi by ogląda, ale to trwa 2 godziny. Za dużo pieprzenia się z tym. Ja tylko na mięso przychodzę. Ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Polityka widzowie, zapraszam na kącik polityczny. Jolk, możesz iść w tym czasie na Robloxa. Zapraszam biznesmenów, milionerów i staruchów na 15 minutek jakby kontentu polityczno garniturowego. W garniturach oglądamy, tak? Ja wybacz, że nie mam garnituru, ale no wiesz, ja jestem brudnym streamerem tylko. To jest na żywo i dzisiaj mają do późna siedzieć. Aha, no właśnie. Pierwsza rzecz, budżet. Najważniejsza kwestia. Trafił już do Sejmu 30 września. I ten budżet jaki jest. Deficyt? On jest po prostu już od dawna. 100%? Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Należy zadać sobie pytanie, po co Polacy wybrali swoich przedstawicieli? Czy po to, żeby Wysoka Izba wyszukiwała jakieś tematy zastępcze, żeby zajmowała się igrzyskami politycznymi, czy żeby zajmowała się tym, co dla Polaków jest najważniejsze, czyli kosztami życia, kosztami nagle energii. Nagle się obudzili. Ja pierdzielę. Nagle to jest najważniejszy temat? Ciekawe. Jakby wygrali, to byłby poboczny. Kosztami żywności, kosztami kredytów. Sądzę, że to pytanie retoryczne, na to pytanie retoryczne każdy zna doskonale odpowiedź. Panie marszałku, Wysoka Izbo, doskonale wiemy, no teraz że te tygodnie projekty ustaw, które przygotowaliśmy, niektóre z nich jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji i na zasadzie dyskontynuacji powtórzyliśmy je teraz na etapie rządowym, czekają do przeprocedowania. Ale jakie? To są niezwykle ważne ustawy, na które czekają Polacy. Pan marszałek trochę tak na zasadzie żartów, żarcików powiedział, że żeby Polacy sobie Macho, nie kupili pisz, tak popcorn i oglądali posiedzenie Sejmu. Panie ja mam marszałku, ja bym sobie naprawdę bardzo życzył, żeby ta Izba bardzo ciężko pracowała nad bardzo poważnymi tematami, a nie nad tematami zastępczymi. Ta, widziałem, co to jak drzecie się, czy co oni krzyczeli, regulamin. Poważna tyrka. Ja, no, normalnie tyra jak w kopalni. Czy powołać jakieś komisje śledcze. Strajk w Sejmie. Albo jednocześnie też nad tematami, które świadczą o tym, że reprezentacja największej grupy parlamentarnej w Sejmie tej kadencji jest zdecydowanie niedoreprezentowana, niedoszacowana w komisjach sejmowych. To też uwłacza regułom demokracji. Warto zwrócić na to uwagę. Warto porównać, ilu było przedstawicieli poprzedniej kadencji ówczesnej opozycji w różnych komisjach, przewodniczących komisji, w prezydium komisji, ilu jest dzisiaj. Ale przechodząc, panie marszałku, do najważniejszego, mamy konkretne ustawy. One zostały skierowane do przeprocedowania. Nie zauważyłem ich w porządku obrad. Chciałem w związku z tym, szanownym państwu, drogim rodakom, przedstawić pokrótce, jakie to ustawy. Po pierwsze, wakacje kredytowe. Cały czas inflacja jeszcze jest wysoka. I zgodnie z obietnicami, które złożyliśmy we wrześniu... Panie premierze, ale zdaje pan sobie sprawę, że to jest dzisiaj w porządku obrad Sejmu? Prosimy o przeprocedowanie tej ustawy, która daje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych około miliona klientów, około miliona obywateli polskich. Punkt drugi. Zerowy VAT na żywność. Zerowy VAT na żywność został zaproponowany w formie ustawy. Niektórzy pytają, dlaczego nie rozporządzeniem. Już wyjaśniam. Rozporządzenie ministra finansów
drodzy rodacy, może być bardzo szybko zmienione rozporządzeniem ministra finansów. Ustawa nie będzie mogła być zmieniona, ponieważ przyjęta ustawa podpisana przez pana prezydenta na pewno będzie gwarancją zerowego VAT-u na żywność. Jeszcze dodatkowo chciałbym wyjaśnić tym, którzy mówią, dlaczego na tym etapie jest procedowane. Szanowni państwo, 2 lata temu na tym etapie procedowania nie było zerowego VAT-u na żywność. Wdrożony jednak został od początku 2022 roku. Rok temu na tym etapie procedowania również nie było zerowego VAT-u na żywność, ale jak wszyscy rodacy wiedzą doskonale, od 1 stycznia 2023 roku został wdrożony zerowy VAT na żywność. Ponieważ inflacja cały czas jest wysoka, zgłaszam i proponuję, aby jak najszybciej przeprocedować tę ważną dla wszystkich Polaków ustawę zerowy VAT na żywność. Jak on się stara. Punkt trzeci. Tylko trochę bardzo późno. Ważna ustawa z punktu widzenia również potencjalnych impulsów inflacyjnych, to zamrożenie cen energii. Drodzy szanowni rodacy, doskonale. Okej, zamrożenie cen energii, to może być tak, że będzie za chwilę jakiś limit? Nie, ty, były już te limity, że tam do iluś tego rocznie, a potem płacisz drożej. To będzie jeszcze gorzej w tym w takim razie, chyba że to jest przedłużenie tego, co jest poripane troszeczkę. Zamrażanie cen czegokolwiek wydaje się dość creepy w dłuższym terminie. Bo albo będzie tego za mało potem, bo się nie będzie opłacało tego, albo musi być jakiś limit, żeby to w ogóle komukolwiek się opłacało. Co tu się w dupę dzieje? Ale wiecie, od kilku lat mroziliśmy wielokrotnie mrozi ceny to energii. Ta wypowiedź. Tak... Ja, zmroziła mnie. Nie, mrożenie. Nie, nie mogę. Nie mówię, nie mrozi. Jezu, znowu to powiedziałem. Samo teraz zaproponowaliśmy odpowiednie mechanizmy, dodam, które są mechanizmami w większości pozabudżetowymi. Pozabudżetowymi. Jak nie minął dzień? Miło, dzięki. Teraz milej, bo jesteś. Rozmawialiśmy o tym, dyskutowaliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów. I prosimy, wnioskujemy o to, aby nie doszło do skokowego wzrostu cen energii elektrycznej od 1 stycznia, tak jak gwarantowaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości w minionych latach. No ale co to jest za rozwiązanie, zamrożenie ceny czegokolwiek? W dupę, no to potem będzie jeszcze gorzej. To jest na później przełożenie problemu, że potem jeszcze bardziej to uderzy, nie? Tak czy nie w dupę? Co tu się dzieje? To tak jak z tym VAT-em, że dają zero, ale jak go w końcu znowu wprowadzą, to przecież inflacja momentalnie skoczy przez to. Chyba że jest jak z paliwem, że już producenci dawno wpieprzyli po prostu marżę dodatkową. I jak wejdzie VAT, to się ceny w ogóle nie zmienią, bo i tak nas dymali cały czas. Jest to też możliwe. Tylko na marżę łódzną, którą mieli przez lata dodatkową. Oj, porypane to wszystko. Weź mi pomóż, bo młody gierkę chce i mi dupę zawraca. Wekup mu gierkę, oddam ci później. Może inaczej, tak, jaki młody? Albo umiarkowany wzrost cen, albo zamrożenie cen. Niech do książek idzie. Prosimy, aby ta ustawa była procedowana. Wreszcie czwarty punkt, który także dyskutowaliśmy na Radzie Ministrów dzisiaj rano, to emerytury stażowe. Mówiliśmy o tym kilka miesięcy temu. A, to przygotowaliśmy ustawę. To dla milionów Polaków wybór, to byłoby dobre? Kiedy chcą pójść na emeryturę. Czy zależy od sytuacji? Zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy ciężko fizycznie pracowali przez całe swoje życie zawodowe. Dlaczego on tak gada kocopały? No bo ma tylko 2 tygodnie i liczy, że mu się uda w tym czasie przekonać wszystkich, że będzie dobrze rządził, ale mała szansa i zaraz będzie Tusk tutaj siedział i gadał. No a my to dalej będziemy komentować. Państwo, myślę, że przez ostatnie 8 lat, niezależnie tak, Patryk, od tego wszystkiego, jak kto ocenia te lata, wyborcy, obywatele zauważyli, że polityka może polegać na dotrzymywaniu słowa. Na tym, że na obietnice czym? Są realizowane. A nie, że 2 razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Pamiętacie? No tak, 2 minusy i dają plus. Myślę, że wszyscy Rel? Zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj stoimy właśnie przed takim testem. Panie marszałku, czy te słowa dotyczące wyrzucenia zamrażarki były tylko czczą obietnicą?
czy w ślad za nimi pójdzie... Jak taką brodę zapuścić, wariacie? Normalnie puszczasz i rośnie. Git? Rzetelna, rzeczowa, poważna, realna praca. Nie, a tak serio, to orzechami włoskimi musisz codziennie wcierać. Jakby ja zaczynałem od podstawówki, orzechy włoskie, potem laskowe, pistacje solone na końcu, amerykańskie, i to jest chyba najlepiej, nie? Zacznij to robić dziś. Ustawami, które zgłosiliśmy do Wysokiej Izby do przeprocedowania. Panie marszałku, nie ma na co czekać. Czy spędzi to? Spędzi, ale git. Proszę realizować swoje zapowiedzi. No w sumie tak, jak ten Orb gadał, to trochę się to spełnia, że teraz Morawiecki będzie się starał gadać tak, jakby nie wiadomo, jak on walczył o Polskę przez te 2 tygodnie, że potem odejść, powiedzmy, w chwale. No i wiesz, i Tusk tu potem przyjdzie, pewnie zrobią ten rząd i tyle. Czyli Morawiecki teraz pod PR leci 2 tygodnie i tyle. To wszystko, co on gada, tak naprawdę i tak nie ma znaczenia teraz. Dlatego, szanowni państwo, ja oczekuję, że ta izba będzie izbą bardzo aktywną. Aktywną w sprawach, które są ważne dla obywateli, a nie w sprawach o charakterze politycznych przepychanek, politycznych igrzysk. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby to była izba aktywna, aktywna. PR, ale tylko dla swoich wyborców, no ale ile ich jest? Przecież oni mają i tak najwięcej posłów. ...nością spraw ważnych dla Polaków. Zobacz, jak dużo ludzi polskich na nich nadal głosowało. Może dzięki temu powstanie Koalicja Polskich Spraw, do której wszystkich państwa zapraszam. No ale nic nie pamiętam. Emerald chyba. I dlatego... Ale nie pamiętam ile. Te 4 ustawy czekają. Ważne, aby obniżyć koszty kredytów, koszty energii, koszty żywności i aby zaproponować, dać wybór Polakom, kiedy chcą pójść na emeryturę. To ustawa o emeryturach stażowych. Polska. Wysoka Izbo, zakasać rękawy, do roboty. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie... Kurde, ciężko. Nie, no on to leci full teraz pod PR, pod swoich ludzi, może to coś dano. Ale rzeczywiście, oni tam przewidzieli, robi to. Jednak wybrał tą taktykę, bo wiadomo, że to nic nie da, co on gada. 2 tygodnie miną i on, i ten rząd jakby i tak się nie utworzy, bo nie będzie miał tej większości, więc... Więc co, potem Tusk będzie, ale co zbierze teraz, no to będzie dla niego na przyszłość, jeżeli go w ogóle nie zrezygnują z niego w PiS-ie. Premierze, skoro zwracał się pan bezpośrednio do mnie, pozwolę sobie w trybie uzupełnienia w wiedzy. Rzeczywistość płynie bardzo szybko, możemy czasami nie złapać się na łączy. Czyli on teraz mu odpowiada na żywo normalnie na to, co on mówił. Czyli komentarze w Sejmie normalnie jest. Nie wiemy o krokach, które były podejmowane online, więc pozwolę sobie pana premiera, ale też i wszystkich państwa poinformować o tym, jaki jest jak się tak stan prac jak ja? Z składanymi przez państwa projektami. Proszę jednak na samym początku pozwolić, że powiem, że to nie popcorn, ale miód na moje serce. Co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan przed chwilą wspominał. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której... To oni mieli 2 miesiące przymusowego urlopu, a płatny był? Nie, no co za pytanie. Oczywiste, że tak. I pewnie jeszcze dostawali dietę daily, w sensie pieniądze. Musimy rzeczywiście podjąć szybko dużo ważnych decyzji, bo terminy gonią, ale proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym, albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy co możemy i państwo też robią co mogą, pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący wakacji kredytowych, znajduje się w pierwszym czytaniu w Komisji Finansów. Jeżeli Komisja Finansów dzisiaj zakończy sukcesem swoje prace, jestem otwarty na wniosek od państwa, jeżeli chodzi o procedowanie go dalej na drugim czytaniu.
omówiliśmy na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli chodzi o 0% VAT na żywność, zauważam pewną niekonsekwencję. Nie uwzględnił go pan w budżecie, który został przedłożony Wysokiej Izbie. Natomiast ale troll. Dzisiaj ten projekt, który trafił, a trafił, przyznaję, do Sejmu, zapomniało mu się, wysłałem do konsultacji. On jest obarczony wadami formalnymi. Zostaliśmy zobligowani przez te analizy do tego, żeby odesłać go do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie. To się w tej chwili dzieje. Ustawy dotyczące cen prądu. Cieszę się tą wiarą pana premiera w to, że sprawczość już powołanego wczoraj rządu będzie duża. Oni serio chcą to zamrozić. Natomiast jestem ciekawe, też politycznym realistą. Bardzo chciałbym, żeby wobec tych zapowiedzi politycznych, które były składane, jeżeli chodzi o ustawę cen prądu, która będzie dotykała decyzji kolejnego rządu, uwzględnić i przeprocesowywać dwa projekty. Ten, który złożyliście państwo i ten, który złożyli dzisiaj przedstawiciele większości parlamentarnej. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj. Przepraszam. Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Tak, oczywiście procedowane, mają państwo absolutnie rację. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą emerytur stażowych, proszę pozwolić, że na spotkaniu, na które zaprosiłem pana i też wierzę, że spotkamy się w najbliższym czasie, porozmawiamy o perspektywach dotyczących tej ustawy w moim odczuciu, ale proszę przyjąć to tylko jako skromną sugestię marszałka rotacyjnego. Jednak warto by było zadbać o to, żeby do Sejmu najpierw trafił budżet. Budżet jest fundamentem, na którym opieramy wszystkie pozostałe elementy myślenia o finansach państwa. Kiedy powie o wtorkowym kubełku? No nie wiem, czy dzisiaj będzie mówił, bo jest, nie ma wtorku. Jest dzisiaj, a pierdziele, jest wtorek. Proszę, ale ad vocem, jeśli pan może, chce, proszę bardzo, panie premierze, na chwilę oczywiście udzielę panu głosu, bo i na tym zamkniemy dyskusję, bo to nie o tym jest dzisiejszy Sejm. Natomiast chciałem uzupełnić wiedzę, jest też stan wiedzy pana premiera i wyjaśnić, że nie ma do czynienia w tym Sejmie z żadną zamrażarką. Projekty są procedowane, natomiast wybaczcie państwo, to nie ja ustalałem i to nie my ustalaliśmy ramy czasowe dla tego, jak Sejm obecnej kadencji może pracować. Jeżeli pan chce, panie premierze, bardzo proszę i na tym zakończymy naszą dyskusję i przystąpimy do wniosków formalnych, teraz on mu odpowiada, które też państwo zamierzacie zgłosić. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dlatego właśnie postanowiłem wyjaśnić te sprawy. Zara kazet wyśli, okej? Okay? Po jest tym. Wprowadzany w błąd przez myśmiorze niektórych swoich doradców. Otóż po kolei te kwestie, które pan powiedział, wyglądają następująco. Pierwsza rzecz, budżet. Najważniejsza kwestia. Trafił już do Sejmu 30 września. I ten budżet jest. On jest po prostu już od dawna było złożony. Się zdyskontynuować, panie premierze. I zawsze było tak w poprzednich latach, że na etapie, przypomnijcie sobie to państwo wcześniej, ma marynarkę? Czemu? Między listopadem a grudniem bardzo często składane były autopoprawki, ba, Komisja Finansów Publicznych pracowała, składała swoje propozycje. To jest normalna procedura. W ramach normalnej procedury jak co do budżetu, bracie? Który już został złożony, już można teraz procedować te rzeczy, o których mówiłem. Reklama, no niech będzie, widzu, spauzuję dla ciebie, jak wspomogło się 2 centami. Przypomnij, że... No ale to nie jest co wtorek cały rok? Nie ogarniam tego, nigdy tego i tak nie kupowałem. Politycy będą coś mówili o promocji na Drwala. Dofinansowanie na Drwala. Dobra, puszczam. A więc pan marszałek może się nie orientuje w tych sprawach budżetowych aż tak dokładnie. Poczekałem dla ciebie, widzę. Właśnie, żeby tak jak to było w minionych latach, ale kup suma, ok? Procedować te wszystkie sprawy. Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, jest tutaj jeden szkopuł, panie marszałku. Według tych informacji, tak, które otrzymaliśmy, mogą one objąć kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak mocno zawęziliście państwo kryteria.
Więc... Masz rację, Machoś, wybacz, następnym razem tak zrobimy. Ja wnoszę o to, aby procedować nasz realny projekt, który daje ulgę wakacji kredytowych dla miliona osób. Miliona. Ale walczą o to. Jeśli chodzi o... Dziękuję jednak, Su. Dziękuję bardzo. Walczą o te kredyty, o wszystko. Kurde. Bo ja się zastanawiam też, jak działają te wakacje, bo to działa tak, że państwo, czyli my, daje dla banku to, czego ty nie płacisz w tym czasie? Czy po prostu może państwo zarządzić tak, że ty wtedy po prostu nie płacisz i tyle? Czy to jakoś się stakuje na potem? Jak to działa? Bo bank musi zawsze wyjść na plus. No nie ma bata, że w dupę jakiś rząd sobie zrobi tak, że bank nie wyjdzie na swoje. Przecież oczywista prawidłowość tego świata, że bank musi wyjść na plus. Tylko pytanie, w jaki sposób to jest rozwiązane. Ale pewnie na niekorzyść naszą, a na korzyść tych, co mają kredyt po prostu. To pewnie tak działa jak zawsze. Wszyscy się zrzucają na tych, co w ustawie są zaznaczeni. Elektryczną. Cieszę się, że dostrzegł pan marszałek wagę tego projektu, bo jeszcze ważni przedstawiciele opozycji do niedawna lekceważyli ten projekt. Jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz chcemy go procedować. I wreszcie czwarta sprawa. Myślę, że tutaj w szczególności pan marszałek nie może tak. Nie dosłyszał tego, co powiedziałem, więc jeszcze to raz premier powtórzę. Jeszcze. Panie marszałku, proszę nie słuchać tej propagandy, bo to inaczej troszeczkę nie przystoi dla pana urzędu. Ale ładna jest. Otóż, tak jak powiedziałem, 101. I rok i dwa lata temu także nie było zerowego VAT-u na żywność w budżecie. A jednak w końcu listopada, a jednak na początku stycznia on się pojawił. W związku z tym teraz, tak samo jak rok temu i dwa lata temu, prosimy o procedowanie tej ustawy, która jest ważna, aby zbijać inflację. Dzięki z Hizero. Dzięki za Prima, dziękuję bardzo. Witam. Aby pomagać polskim rodzinom w walce z inflacją, aby żywność polska była tańsza. Dziękuję. Panie premierze, będziemy procedować, tylko ją poprawcie. Przecież też bardzo jasno i wyraźnie o tym mówię, że jest w analizach. Dziękuję panie premierze za troskę. Troska w polityce to rzadkie dobro, a pan troszczy się o mnie bardzo i to też dobrze. Dobrze, ale nie krzyczcie państwo, kiedy wymieniam uprzejmości z prezesem Rady Ministrów. Bardzo cieszę się z tego, że tak dobrze nam się rozmawia. Wie pan, że zaprosiłem pana jutro do Sejmu na 15 w tej ważnej sprawie, o którą został uzupełniony porządek obrad, czyli protestów. Kurde, ale ciekawi mnie, jak to będzie, jak już będzie inny rząd, w sensie inny premier, będą już to realnie rządzić opozycja. I ciekawe, jak wtedy Hołownia wypadnie, bo on teraz jakby jest w opozycji do tego, co jest teraz, nie? Czyli do Morawieckiego i do PiSu, ale za chwilę PiS będzie miał dużo mniej do powiedzenia i może się okazać, że nagle Hołownia to będzie taka, wiesz, że po prostu tam jest i tyle, że teraz się dobrze prezentuje, bo ma taką okazję, a za chwilę będzie tylko tłem. Chyba, że nadal będzie się starał dobrze zarządzać i rozumiesz. No zobaczymy, jestem ciekawy. To już za chwilę będzie. W ukraińskiej granicy. Wtedy będzie okazja się spotkać. Zaprosiłem też pana nie. Na rozmowę jako z zaprzysiężonym premierem w sprawie ekspoze. Wierzę, że ona się odbędzie w tym tygodniu. Będzie forum do tego, żeby wymienić się jeszcze uwagami. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o ustawę o wakacjach kredytowych, w tej chwili adresatem są członkowie Komisji Finansów Publicznych. Marszałek nie ma nic do tego i bardzo się cieszę, że wpłynie pan też na swoich członków Komisji Finansów Publicznych, żeby ten projekt sensownie przeprocedowali. Dziękuję za tę wymianę zdań. Są zgłoszone wnioski formalne. Jako pierwszy pan poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. No nic, no oglądamy i patrzymy, co tam się w kraju dzieje i co no. Dymy się dzieją codziennie. Dominika, minister kultury Chorosińska w rządzie Morawieckiego. Aha, czyli do tej pory ona była? Czy o co chodzi? Czy w tym, co na dwa tygodnie jest, ona jest tym ministrem?
Dwa tygodnie. A, no to wiadomo, że pewnie na pałę wzięta jakaś mama, co pewnie nic nie wie. Oczywiście bez obrazy dla ministra kultury. Przepraszam. Biały Twitter, no bo nie używam Twittera, to po co? Zasiada w Sejmie. Ilu posłów zasiada w Sejmie? 460. Nie powiem pani. A w Senacie ilu senatorów? Też 100. Nie powiem. Czyli nie wie pani? Nie. A kto jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej? Prezydent. A jaki jest próg wiekowy dla kandydata na prezydenta? 35. 70. Jak 70? To mumie mają żonę? Przepraszam, oczywiście Marylę żartuję, ona ma 80. Chodzi mi, od którego momentu może startować? Od którego? Tak. Kategoria wiekowa. 18. Ja pierdzielę, minister kultury. Czyli co to? Co to jest w ogóle minister kultury? Ona odpowiada, to nie jest minister edukacji. Za co odpowiada minister kultury? Chyba za nic, sądząc po tym, co ona mówi, ale... za reaktorów? Aha, czyli ona jest moim szefem. Okej. Okay. Tak? Nie, 35 lat. A ile trwa kadencja prezydenta? 5 lat. Wiedziała coś. A kto był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski? O, nie mam pojęcia, w dupa. Olszewski? A nie Mazowiecki? Sprawa dyskusyjna. Komucha. Komułkę w szumu komuch. Co to jest? Niezły ten. Aha, to są te zmiany, no widzę. Ilu posłów za... Ciekawy minister kultury, muszę przyznać. Mądrze się wypowiada. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!